jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w moim królestwie, czyli w moim pokoju. Dzisiaj mam dla was moją siostrzyczką, pomocnicą dzisiaj, elfem. Jestem takim... Czuję się zażenowana. Też cię kocham. Mam dla was dzisiaj fajny challenge, bardzo fajny challenge. Jak wiecie, wiecie dobrze, co dostałam na... Lama. Co dostałam na Mikołajki. I stwierdziłyśmy razem z moim elfem. To był mój pomysł? Stwierdziłyśmy... Odzywać mało, ale solidnie. Stwierdziłyśmy razem z moim elfem. Przestań mnie nazywać moim elfem, bo mnie coś trafi. Z moim pusiem. Moją siostrą. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision saw... I mamy dla was super fajny challenge. Nagrywamy sobie glow slime, jak robimy, będziemy robić glow slime'a. To jest slime box. Już wam pokazywałam to na poprzednim odcinku, więc za chwilkę zabierzemy się do roboty. Lecz nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Mogę oraz... Mogę przestać trzymać, tak? No możesz. Dobra. Oraz dzwoneczka. To wyszło niechcący. Dzwoneczka, ponieważ będziecie wtedy na bieżąco, więc zapraszam was do oglądania tego odcinka. Dobra, kochani, my już jesteśmy, jak widzicie, gotowi. Tu mamy wszystko wyłożone, tak jak wam wcześniej pokazywaliśmy. I tak, ale chwilę stwierdziliśmy, że zrobimy cięcie i przestudujemy trochę tą ulotkę, jej instrukcję. Żebyśmy po prostu ustaliły, co, czego damy. Po prostu damy o 5 ml mniej wszystkiego. Tak, bo tu jest po prostu 15, a każdy bez 20, sensu bez sensu. Ucinać, tak. Ucinać połowę kawałek tego żeby to się potem na przykład wylało. Bo to się to wyparuje albo się wyleje. Dobra, no, więc tak. Tak. Musimy 30 ml, my dodajemy 25, bo tak. Wszystko tak jakby o 5 ml zmniejszamy. Mniej. No jasne, wlewamy... Jeszcze mamy tutaj wodę do Mamy tutaj wodę normalną, to ją na razie odstawimy, bo zaraz nam pewnie się wyleje. Uwaga, uwaga, uwaga. Odkręcam nasz... Klej. Klej. Wiesz co, to tylko się do góry tak, o. A, dobra. I dodajemy 25 ml. 27,5, czyli ile muszę... 25, czy... Dobra, więc mamy... Idealnie. Ale fajny ten klej, przezroczysty taki. Musiałam pomóc, tak, dokładnie. Jak to pachnie? Jak klej. Nie, po prostu nawet to nie to pachnie. Nie, bo to jest zwykły klej. No, to jest przezroczysty klej, nie? Taki startowy, starter pack. Masz patyczek? To i tutaj, tak? Tak. Już nie wiem, czy nie lepiej... Ale to w sumie potem i tak się zrobi bardzo... Tak, tak. Bardzo myślę, takie tak. Im więcej aktywatora damy po prostu, tym bardziej będzie to plastelinowe. Nie tak. To ty to zrób. Zobacz, jak weźmiesz to tak... Ale uczy mnie używania patyczka. Zobacz. To wygląda jak patyczek po prostu do lodów. Bo to są patyczki do lodów. To są patyczki do lodów. Nie, myślę, że to wcale nie... To jest bardzo dobre dla tych, którzy jeszcze nie robili slime, a chcą po prostu się nauczyć. I to są fajne właśnie dodatki typu... Masz coś w proszek, tak, ale tam chyba była mąka kukurydziana w jednym. Tak.
Tak, jest też mąka kukurydziana i z tego co wiem, można dodać styropianowe kulki. A ja mam takie styropianowe w kulki, takie jak mam w pufie. A nie w pufie. Ja mam takie fajne styropianowe kulki do... Tak jak one były jak ciastolina jakoś czy coś. Ale nie wiem, czy to jest dobre. Spróbuj to jeszcze wycegocić, jak dasz radę. Próbuję. Co tam będzie dalej? Dobra, powiedzmy, że to zostało... Najważniej się jeszcze spróbuję to jakoś tak... No. Okej, okay. I teraz do o, tego... O, gęste bardzo te klej, nawet nie myślałam, że klej i jest... I teraz taki... do tego... Odmierzamy 25 ml wody w temperaturze pokojowej. Czyli my odmierzamy... 25, bo ja już zmieniłam. A, czyli trzeba było 30. Trzeba było 30. Okej. Okay. Będzie gęsta woda. Okay. Tak, teraz ja wleję. To rzecz, którą chyba umiem zrobić. Okej, okay. I teraz do tej wody... Czekaj, najpierw ten. Wyskrobię to ładnie. Dobra, to ja powiem co dalej. To ty co my mów. Odmierzamy około 1/4 łyżeczki do herbaty barwnika i dodajemy do miseczki z klejem i wodą. Proponuję po prostu na patyczek wziąć. No w sumie to ja to otworzę, bo to jest chyba takie... Tak, to jest taka farbka jak zwykłe, takie farbki do malowania. To jest farbka zwykła do malowania. Czekaj, tak, czekaj. Jak się, co ja malowałam? Taką osobę miałam... Ja miałam świnkę kiedyś. Tak. Dobra. To możesz w sumie tak patrzeć sobie. Nawet tym w sumie, tylko weź go trochę... Oczyścić. O, tu jest woda na wierzchu. Aha, okej. Okay. Dobra, w miarę jest dobra. Oczyszczony. Wiesz co, weź tą miskę na środek, bo... A, tak, dobra. Dobra. Kochani, bierzemy sobie trochę barwnika. Patrzcie go tylko tak. O, tak. No. Tyle. Nie, pół łyżeczki do herbaty, to myślę, że jeszcze. Tak. Moim zdaniem tyle. Nie wiem, w zależności to pewnie od intensywności tego koloru, ale w sumie chyba jest okej. Okay. Damy jeszcze więcej, dawaj. Tak? No, dawaj, jak szaleje, to szaleje. Szalejemy z barwnikiem. Dobra, i więcej nie dawało. Tak. Ale ładnie robi się ten kolor, mam zdaniem. I to musisz rozmieszać wszystko. Nie wiem, nie wiem. Na razie wygląda jak zwykła woda z... Możemy opcjonalnie dodać świecący proszek. Dodajemy? No. Ja na pewno chcę dodać tego. No i będzie świątecznie jak dodasz właśnie tego. To co, świecący proszek? Tak, tylko trzeba bo potem... Glow colorant. Tylko potem go ładnie zamkniemy, żeby się nic z tym nie stało, żebyśmy miały jeszcze... Ale ten świecący proszek to mi się bardzo podoba. Ponieważ? Bo jest świecący, ja lubię. Ja też. O, położone mamy, to dlatego mi coś świeci. No, tak, świeci, jest lampeczka. Lampeczka. Dobra. Jestem bardzo ciekawa, bo jak widzicie, to jest bardzo intensywny kolor, ponieważ dodałyśmy bardzo dużo tego barwnika. Na razie to w ogóle wygląda jak taka biała, okay. Trochę klejąca się woda. Masz łyżeczkę i łyżeczką możesz sobie... Łyżeczką, a no w sumie racja. Tak nie za dużo go wziąć, nie? O, on się fajnie zamyka, super. Nie będzie trzeba nic kombinować. Myślę, że tyle? Już. No. Patrz się, tyle dodaję tego proszku. Tak pół, to jest takie... Trochę mniej niż pół łyżeczki. Dobra, możesz to rozmieszać. Będę miała świecący palec. I chcesz dodać. Ale by było, gdybym to rozprowadziła po języku. Ja pamiętam, jak ty kiedyś u dziadków miałaś taki świetlik, który się bierze na ryby. I ona to rozgryzła. Nie na ryby. Nie, to były świetliki do spławika. Nie. I ona to rozgryzła. I ona miała całe usta świecące. Ja się bałam, że jej się coś stanie. Przez sen, a ja się śmiałam. A ona miała, jej się świeciło w oku ust i świeciło się, poduszka się trochę świeciła na poduszce, żeby były kropki. Ale to pamiętam, żeby było śmiesznie, jak to, ta poduszka była. Wsypać ci tu trochę? Tak, dawaj. Dobra, więc sypiemy brokat. Tak, sypiemy troszkę brokatu. Jeszcze dawaj, szalej. Już. O, tak, żeby się nie przyklejał też do rąk, bo z doświadczenia wiem, bo moja koleżanka dużo robiła slajmów, że jak dodało się za dużo ponieważ robiłyśmy sobie jaja i potrafiłyśmy właśnie taką całą saszetkę dodać tego barwnika i po tą, jak to się mówi, cały pojemnik barwnika i to potem się po rękach tak ten... Dobra, i teraz dodajemy aktywator. Tak, ale czekaj, jeszcze trochę ja bym rozmieszała. Całkowitego wymieszania składników. No myślę, że ładnie jest. Dobra, i odmierzamy 20 ml, a my odmierzamy... 15. 15? Nie musimy odmierzać, bo tu jest 15 w saszetce. A, no tak, faktycznie, dobra. Dlatego zrobiłyśmy tak, bo... Dobra, bo ja nie spojrzałam. To co? Mam to wlewać? No dawaj. 3, 2, 1. Ja to mieszam już od razu. Na razie nic się nie dzieje. To pachnie brzoskwiniowo? Czy...
Nie, to pachnie... Nie, nie to nie pachnie brzoską. To nie jest. To pachnie taką... Takim lakierem. Trochę takim znowaczo lakierem, nie wiadomo. Moim zdaniem na razie nic się nie dzieje. Czy to musi chwilę odstać? Czy tak. Musi... A, tak, tak, tak. Mieszaj, mieszaj, mieszaj. I zauważysz, że masa powoli gęstnieje. Kontynuuj mieszanie, aż cały aktywator połączy się z masą, tworząc jednolitą konsystencję. Moim zdaniem na razie nie. Odczekaj kilka minut i masa będzie gotowa do zabawy. Haha. Na razie moim zdaniem się nic nie dzieje, ale trochę się boję. A teraz nie chcę, daj mi. No to masz, teraz ty pomieszaj, bo trochę się martwię. Więc nie coś, trudno się miesza. A tam było trzeba odczekać kilka minut. Five hours like that. Ciekawa jestem bardzo, czy to w ogóle zadziała. Byłoby mi trochę smutno, bo... Nie, to na pewno zadziała, tylko ja czuję, że to gęstnieje już. Mówisz tak tylko dlatego, że... Nie, naprawdę. Spoka. To się robi takie... Większy opór to sprawia. Stawia. Sprawia. Napiszcie, jeżeli się nie uda, to napiszcie, co ja zrobiłam źle. A few moments later. No i kochani, minęła doba. Tak. Doba. Bo coś nam się w ogóle zepsuło z kamerą, nie nagrywało się trochę. Więc tak, my już miałyśmy przełożone do pojemnika slajma. I po dobie on się zrobił naprawdę fajny, jest taki bardziej zwięzły, ale mega się klei. No, klei się trochę. To jest bardzo dobrze. To jest taki jakby slime, że można rzucać na okno i on zostanie na oknie. Mogę rzucić w kamerę? Możesz. Czekaj. Dawaj, tylko nie pobrudź go, bo cię uduszę. Spróbuj trafić. Nie wiem, jak to się da. Dobra, dawaj. Ale to jest fajne do rzucenia. No. Ej, w sumie to można to pokazać. Tylko nie przywal. Mega! Czekajcie, idę po tego slajma i wam to pokażę. Nie, no ogólnie w sumie spoko to weszło. Wezmę jakąś tablicę. Tylko trzeba było długo. Tak, bardzo długo czekać, potrzymać. Ale to są w ogóle różne rodzaje. Tak, można sobie tam wybrać. Bo to jest tym. Jakiś. A, bo to jest z tym. Tak, i kolory, jeden. I kolory też. Nie, tutaj. Bo tu jest jeden właśnie z tymi strapionowymi kulkami. Tak, i kolor, koloru nie da rady chyba wybrać, trzeba by otwierać pudełko. To jest jakiś. Tęczowym. Tęczowy, a to jest jakiś galaktyczny, a to jest świecący w ciemności, dobra. No, także tak. Tak to wygląda, Ala potrzymaj nam, wziął swój słownik. Nie, nie róbcie tak, jak róbcie to, jeżeli już zakończę. Dobra. Nie trafiłam! Nie trafiłam słownik. Dobra, czekaj, jeszcze raz. O! I to nie trzeba. Dobra, oho, powróci słownik. Trudno, to jest słownik z pierwszej klasy. Ala, zrobiłaś jeszcze gorzej. Dobra, trudno, chce się kiedyś odklej pewnie. Zeszło, prawie zeszło. A cię uduszę cię kiedyś. No, tak, więc to się jak widzicie, to się przykleja dosyć. Przykleja mocno. Czekaj. Tak, po prostu go. Tak. No, dobra. No to ogólnie w sumie spoko to tak, wyszło. Bardzo fajnie to wyszło. No, bo ja mam kawałek na to. Tak. Więc ogólnie... Bardzo fajny jest ten slime. Chyba byś to poleciła, nie? No, polecam właśnie. To jest firma. To jest firma w ogóle? Że to jest firma? Tak. Borax... B-O-R-A-X Free. No nieważne, mają pudełko to w sumie. Tak. Myślę, że... Wygląda pudełko tak i... Dobra, no. I polecam. To jest firma. W sumie tyle. Tak. No leżało dobę, bo tak, w ogóle nam się dobę. Nie chciało siąść. Tak, ale od razu mówię. Jeszcze wam powiem jedną ciekawostkę. Jeżeli robicie to w oddzielnej misce jak ja, to poczekajcie resztę, jak już zostaje wam trochę tego na misce. Nie myjcie tego, poczekajcie aż to zaschnie. Po prostu to delikatnie tak skropcie, bo to po prostu zostają takie wiórki. Łatwiej to tak. Po prostu zdjąć. To samo sklejam w tym. To samo, no. Ale ogólnie to w sumie fajnie to wyszło. Bardzo tylko fajnie. Tutaj było, że czekaj kilka minut, a my czekaliśmy dobę, żeby to było w miarę. Tak, jeżeli już poczekacie trochę i już idziecie spać, tak jakby robiliśmy to gdzieś
To włożyłaś do pudełka. To ja to włożyłam do pudełka już, żeby na noc, żeby to siedziało w pudełku i zamknięcie pudełko, żeby to po prostu leżało w pudełku. Ale żeby ten, nic nie stało, żeby co jeszcze miejsce. Chciałam powiedzieć? A, jeszcze chciałam powiedzieć, że już teraz. A, że tak jak wzięłyśmy sobie 20 po 25 ml. Tak. To musiało to leżeć, a ciekawe jakby było, jakbyśmy wzięły te 5 więcej. No. Chociaż no, jakbyście wzięli te normalne proporcje i też by to tak się działo, to też pewnie trzeba to zostawić. Tak, i teraz mieszajcie po prostu tą maść, a potem na noc włóżcie to do pojemnika, żeby dostało. Tak, lecz mamy dla nas bardzo fajną propozycję, ponieważ teraz możemy się razem wszyscy komunikować. Kontaktować. Komunikować. Kontaktować. Komunikować. No dobra, nieważne. Kontaktować, ponieważ została utworzona moja skrzynka. Skrytka pocztowa. I link macie, tak, tutaj się albo wyświetli. Pojawi się wyświetli. Tak, bo ja go nie adres pamiętam. Adres skrytki pocztowej, na który możecie wysyłać listy. I może maile. Nie, listy. Nie, no maile nie. Maile nie. Listy, paczki, co tam żebyśmy sobie chcecie, tak. Fanarty i tak dalej. I to wszystko i będzie dużo, pokazywane na odcinku, jeżeli się trochę tego zbierze. Dużo, tak. Więc naprawdę zachęcam do pisania do nas listów, ponieważ będę mogła wtedy to odczytać, będę wiedziała, co dokładnie o mnie sądzicie. No i postaram się na to odpisać. Tak, tak, odpowiedź na odcinku. No, albo odpisać na listy, będzie jakiś fajny list. No, zobaczymy. No. To żegnam się bardzo z wami serdecznie i jeżeli podobał wam się zaraz wydobyłeś mnie oko tym palcem. Podobał wam się ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Więc żegnam się z wami razem z moją siostrą. Żegnamy się z wami. Buziaki, pa, pa.